Cześć, witam Was w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem Tezos. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt Tezos, czyli zdecentralizowany publiczny blockchain umożliwiający tworzenie wirtualnych wspólnot, wirtualnych społeczności, z ciekawym featurem odnośnie cyfrowej weryfikacji tożsamości, oczywiście na bazie tam skomplikowanych zabiegów matematycznych. Zastosowanie dosyć niszowe, jeśli chodzi o moje zdanie. Zobaczmy, czym ten projekt może się pochwalić, jeśli chodzi o proces rozwoju produktu pod względem programistycznym. Zakładka Overview, tutaj widzimy, że projekt jest z nami już ponad 2 lata, także dosyć sporo. Mamy wersję beta, zakładka Code Progress. Tutaj niestety te dane też nie odpowiadają rzeczywistości, z tego względu, że kody źródłowe projektu Tezos zostały w pewnym momencie usunięte z GitHuba, umieszczone na konkurencyjnym portalu GitLab. Także zaraz zobaczymy, co tam się dzieje na GitLabie. GitLab jest to również serwis do umieszczania tutaj kodów źródłowych projektów publicznych lub prywatnych. Po prostu konkurent do GitHuba czy do Bitbucketa. Mniej popularny, ale oczywiście też niektóre projekty z niego korzystają. Tutaj na pierwszy rzut oka rzuca się dosyć niezwykła i ciekawa informacja, natomiast konkretnie taka, iż projekt Tezos został napisany w bardzo egzotycznym języku OCaml, także tutaj pewnie to podnosi koszty wytwarzania tego produktu, gdyż znalezienie odpowiednich programistów z odpowiednimi umiejętnościami i jeszcze z kontekstową, dziedzinową wiedzą odnośnie blockchainu kryptowalut jest pewnie niełatwe. Także zapewne domyślam się, iż tutaj osoby odpowiedzialne za ten projekt miały odpowiednie uzasadnienie, żeby się zdecydować na takie rozwiązanie. Serwis GitLab jest troszeczkę inaczej zorganizowany, jeśli chodzi o podgląd tego, co dzieje się w repozytorium. Tutaj przez ostatnie 30 dni widzimy 71 mitów, 12 issue. Niestety nie ma więcej danych, żeby coś było tutaj wywnioskować, także przejdziemy sobie pobieżnie przez to repozytorium. Zgłoszona liczba issue w poszczególnych miesiącach. No już mamy wersję beta, także tych issue powinno być tutaj dosyć sporo zgłaszanych, powinno być rozwiązywane w miarę możliwości, w miarę wolnych zasobów po stronie zespołu. Zakładka repositories z commity, czyli dodania kodu. Jak widzimy, że też zespół dosyć systematycznie i na bieżąco update'uje to repozytorium. Jeśli chodzi o issues, ponad 200 otwartych, ponad 300 zamkniętych. Także to potwierdza jedynie fakt, iż projekt ten jest w fazie beta, mamy dużo issue. Powinno ono być dosyć szybko zamykane, aby projekt mógł w miarę sprawnie przeskoczyć z tej wersji beta do wersji, powiedzmy, RC, czy Release Candidate, bądź do wersji Release, czyli gotowej do wdrożenia i gotowej do produkcyjnego korzystania. Tutaj na GitLabie mamy określenie Merge Request. Jest to oczywiście odpowiednik pull requestów znanych nam z serwisu GitHub. Strona główna tego projektu, według mojej subiektywnej opinii, jest dosyć skromna. Nie mamy tu za dużo informacji, także jeśli ktoś chciałby się czegoś konkretniej dowiedzieć, to chyba jedynie tylko fora, white paper. Tutaj, tak jak widzimy, strona jest
dosyć taka mało bogata w treść, mało bogata w jakieś grafiki, schematy. Też niekoniecznie musi być minusem całego projektu. Niemniej jednak wydaje mi się, iż trochę więcej informacji na stronie projektu, który zebrał dosyć pokaźne środki, jeśli chodzi o uruchomienie kampanii ICO, tutaj powinno się trochę więcej informacji w tym zakresie zawierać. Program Bug Bounty, tutaj jest taka dziwna sytuacja, iż projekt Tezos miał swoje konto na profilu HackerOne. Niestety z niewiadomych względów nie jest to publicznie podane do informacji przez zespół. Ta usługa została zamknięta po stronie HackerOne. Jeśli chodzi o link Bug Bounty pochodzący bezpośrednio ze strony tezos.com, to prowadzi on do takiej dosyć podejrzanej informacji, także też tutaj nie ma za bardzo możliwości przejrzenia błędów, zgłoszenia błędów, także zdecydowanie można tym cierpieć bezpieczeństwo tego rozwiązania. Doszukałem się ciekawej dyskusji nas na Reddicie, jeśli chodzi o bug bounty dla Tezosa. Tutaj takie postępowanie organizatorów systemu nie znalazło aprobaty w środowisku właśnie osób wyszukujących i wspomagających projekty w tym zakresie. Dosyć nawet konkretne opinie padają pod kierunkiem organizatorów tego systemu. Także sytuacja dosyć dziwna i skomplikowana, która na pewno nie zostanie potraktowana jako plus wobec kogokolwiek. Jeśli chodzi o zakładkę Developers przeznaczoną dla programistów, przeznaczoną na rozwój tego projektu, gdyż pamiętajmy, iż ktoś te zdecentralizowane wspólnoty ludzi na tej platformie będzie musiał implementować, dlatego tutaj krótki właśnie materiał wprowadzający. Nawet mamy biblioteki, które wspierają tworzenie tych wspólnot cyfrowych właśnie w oparciu o infrastrukturę Tezosa. Mamy tutaj konsoli JS, bibliotekę pisaną w JavaScriptie. Przejrzyjmy ją sobie na portalu Tezos, na portalu NPM. Adopcja tej biblioteki dosyć niewielka. Nawet można by się pokusić o stwierdzenie, że z tendencją delikatnie spadkową. Biblioteka umożliwiająca tworzenie zdecentralizowanych aplikacji właśnie w oparciu o infrastrukturę Tezosa. Także na tę chwilę, jeśli chodzi o ten projekt z mojej strony, to już wszystko. Szczerze mówiąc, ciężko mi sobie wyobrazić jakieś komercyjne zastosowanie tego projektu, oczywiście pomijając wszelkiego rodzaju portale oferujące możliwość głosowania czy zbierania się ludzi, właśnie popularne sieci społecznościowe. Trochę martwi mnie podejście tej firmy ze względu na to, jak prowadzi swoją stronę internetową, stronę projektu, gdzie jest bardzo mało informacji, gdzie nie ma informacji o przykładowych uruchomieniach produktów opartych właśnie o Tezosa. I martwi mnie również to, iż wywołało się to całe zamieszanie z produktem, z serwisem, z usługą Bug Bounty po stronie HackerOne. Również ten link prowadzący donikąd z głównej strony Tezosa jest niepokojący. Nie wiem, czy to miało jakieś uzasadnienie biznesowe, może zostały wykryte jakieś błędy, które zespół nie chciał ujawniać i z tego powodu zamknął te witryny. Jakby to nie było, moim zdaniem to jest duży minus tego produktu. Oceńcie sami, czy dla Was jest godnym zainteresowania. Oczywiście pamiętajmy również, że jakieś zamieszanie tam było przy rozpoczynaniu ICO dla tego produktu. Produkt zebrał dużo pieniędzy w Ethereum i w Bitcoinie, potem miał problemy z ich rozdysponowaniem, ale to już nie jest materiał, jeśli chodzi o ten odcinek. Także na tę chwilę to już wszystko. Dziękuję za poświęcony Wasz czas.
Jeśli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzach. Jeśli chcecie, abym przeanalizował dla Was jakiś projekt, również proszę o taką informację w komentarzu wraz z krótkim uzasadnieniem. Dziękuję, cześć.